W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uroczystość Narodzenia Pańskiego w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. 25 grudnia uroczystość Narodzenia Pańskiego o godzinie 11.30 została odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. W swoim kazaniu metropolita lwowski podkreślił, że jednym z wielkich darów Bożego Narodzenia jest dar pokoju, który nabiera dla nas szczególnego znaczenia podczas wojny. Dzisiaj na naszych oczach Słowo stało się ciałem, czyli boskość i ludzkość objawiły się w osobie Syna Bożego, narodzonego z niewiasty, narodzonego pod prawem. Oto jest prawdziwy powód i tajemnica dzisiejszej radości. Słowo, które wypowiedział Bóg Ojciec przed wiekami w chwale swego majestatu, objawia się ludzkości. Po uroczystej mszy świętej Bożego Narodzenia odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru katedralnego świętego Jana Pawła II. Dzisiaj kolejny raz spotykają się nasze drogi w miejscu, w którym stał się cud, w którym Słowo stało się ciałem. Chciejmy zatem wniknąć w tę tajemnicę, zgłębiając i na nowo odczytując prawdę o niej. Poeta powie: przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej. Stało się. Między ludzi wszedł Mistrz Wiekuisty. Zmienione są niebiosa, ziemia odmieniona. Nie sama boskość, ludzkość ludziom objawiona. Który mówił przez prorok, wierzę w jeden święty powszechny. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.